Czy powiat zgorzelecki może być samowystarczalny energetycznie? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć w Zgorzelcu Marcin Popkiewicz, autor książki Zrozumieć transformację. Popkiewicz przygotował obliczenia i symulację specjalnie dla naszego regionu. Paliwa kopalne pełnią fundamentalną rolę w naszej gospodarce. Elektrownie na węgiel dają nam prąd, elektrownie gazowe, samochody jeżdżą dzięki paliwom z ropy. No i teraz mówimy o odchodzeniu od paliw kopalnych, o dekarbonizacji. Ale wokół tego jest mnóstwo pytań i wątpliwości. Czy jesteśmy w stanie zasilać naszą gospodarkę pogodzależnymi źródłami energii? Czasem wieje, czasem nie wieje, świeci, nie świeci. To może atom, ale też kontrowersyjne. A rola gazu? Nadaje się na paliwo przejściowe, czy nie? A co z elektromobilnością? Samochody elektryczne to mają sens? Znaczy może jednak niekoniecznie. A wodór? Super rozwiązanie, czy ślepa uliczka? Jak budować lokalną społeczność energetyczną, jak budować polski miks energetyczny? O tym wszystkim porozmawiamy na naszym spotkaniu. Zapraszam. Spotkanie z Marcinem Popkiewiczem i warsztaty odbędą się 6 grudnia o godzinie 10 na Stalagu. Współorganizatorem wydarzenia jest Z-Cluster. Zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są transformacją. Marcin Popkiewicz, który jest autorem, myślę, że już bestsellera, jeżeli chodzi o kwestie transformacyjne. Książkę naprawdę polecamy. Jest napisana w języku lekkim, łatwym, przyjemnym i zrozumiałym. Wyjaśnia wszystkie zagadnienia związane z transformacją. No i chcielibyśmy w związku z tym zaprosić zarówno mieszkańców, jak i wszystkie samorządy, firmy, które chcą się dowiedzieć czegoś o transformacji, z tego względu, żeby nie było sytuacji, że mówimy o kimś bez niego. Spotkanie jest bezpłatne i każdy, kto chce dowiedzieć się wszystkiego na temat transformacji regionu, powinien przyjechać. Z transformacją są związane właściwie wszystkie tematy, także będziemy mówili także o sprawach i społecznych, o sprawach transgranicznych, bo tutaj wiadomo, że jesteśmy w miejscu, gdzie mamy trzy kraje, które ze sobą współpracują. Będziemy także mówić o sprawach gospodarczych, czyli o tym, jak rozwinąć nasz region, jak prowadzić inwestycje, jak je finansować. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować na stronie odpowiedzialnyinwestor.pl.